Ojczyzna Cezarego była nieco zawiana rosyjskim nalotem, lecz mimo to dobra i gładka. Mówił tym językiem chętnie, żeby ojcu sprawić przyjemność. Niejednokrotnie w ciągu długich rozmów Cezary zapytywał ojca, co z nimi będzie potem. Rozumiał, że jadą teraz do walizki, ale potem rozumiał, że zobaczą rewolucję w samym jej sednie, u źródła, w gnieździe władzy. Ale co potem? Co będzie z nami? Dokąd się udamy? Do Polski, odpowiadał Seweryn. Po co? Stary długo odkładał odpowiedź, obiecując dać ją później. Wreszcie, na jednym z postojów, ciągnących się tak długo, iż stracili nadzieję, czy kiedy odjazd nastąpi, leżąc przytuleni do siebie dla ciepła, jakby byli jednym ciałem, ojciec Baryka zaczął dawać odpowiedź, dlaczego mają do Polski podążać. W wagonie powietrze było tak zepsute i ciężkie, iż Seweryn był niby owa wieszczka grecka, której trójnóg znajdował się nad szczeliną wydzielającą gazy odurzające. Mówił z przymkniętymi oczyma w odurzeniu od trującego zaduchu wędrowców, przemierzających równiny Rosji niezmierzonej. Dlatego do Polski mówił, że tam się zaczęła nowa cywilizacja. Jakaż to? Ano posłuchaj jaka. Słucham. Narodził się był w Polsce człowiek jeden, a nazywa się tak samo jak my obaj. Baryka, człowiek genialny. Zapraszamy na narodowe czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.